trzykrotny rajdowy mistrz Polski, kierowca zespołu Lotus Dynamic Rally Team, zasiadający za kierownicą Subaru Impreza. O kim mowa? O Kajetanie Kajetanowiczu, który w ostatnich latach jest bezkonkurencyjnym kierowcą rajdowym w Polsce. Na zaproszenie Automobil Klubu S4 popularny Kajto pojawił się w Mysłowickim Ośrodku Kultury, gdzie spotkał się z fanami. Spotkanie nie było przypadkowe. Automobil Klub S4 organizował specjalne konkursy skierowane do najmłodszych. Dzieci, które wzięły udział podczas 4. Rajdu Niepodległości w naszej zabawie, Rajdowy Dzień Aktywności, miały za zadanie m.in. narysować samochód mistrza Polski. No i jak to zrobiły, mamy możliwość zobaczenia tutaj na tej wystawie. Kajetan Kajetanowicz urodził się w 1979 roku w Cieszynie. Zadebiutował w 2000 roku startem Fiatem 126P, popularnym maluchem w rajdzie Cieszyńska Barbórka. Niestety nie udało mu się go ukończyć, wspomina jednak ten epizod całkiem pozytywnie. Pomimo tego, że 4 razy dachowaliśmy razem z moim pilotem ówczesnym, teraz obecną moją żoną Olą, to dobre, bo wyciągnąłem wnioski. Były konsekwencje dosyć drastyczne, bo auto było mocno zdemolowane, odbudowywałem go przez kilka miesięcy, wystartowałem rok później i wygrałem ten rajd w klasie z o wiele mocniejszymi samochodami, ale to myślę, że gdybym wtedy nie wydachował właśnie w tym pierwszym rajdzie, już na pierwszym odcinku specjalnym, to może nawet by mnie tutaj w tej chwili nie było, nie zadawałbyś mi tak bardzo elokwentnych pytań, a ja bym ci tak głupkowato nie odpowiadał. Kariera kierowcy rajdowego nie wygląda tak, jak w innych sportach. Młodzi kierowcy, którzy zasiadają za kierownicą swoich pierwszych rajdówek, poświęcają na to mnóstwo czasu i pieniędzy. W tym sporcie nie patrzy się na zyski, bardziej na realizowanie swoich pasji. Coś takiego jak w nomenklaturze jakiejkolwiek zawód kierowcy rajdowego jakby nie istnieje, tak? A tym bardziej w naszych realiach tutaj na rynku polskim. Co niektórym kierowcom się udało, się Kajetanowi Kajetanowiczowi, który obecnie posiada swój zespół rajdowy, realizuje swoją pasję, ściga się w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Żeby dojść do czegoś takiego, do zbudowania zespołu, zaczynając od podstaw, na pewno jest ciężko w naszym kraju z tego względu, że no u nas niestety, jeśli chodzi o świat mediów, to inne dyscypliny sportowe są bardzo popularne. No wystarczy włączyć telewizję, zobaczyć dziennik sportowy i porównać, ile tych sportów motorowych na antenie jest. Także to jest jakby taka największa bolączka. Natomiast rozpoczęcie kariery dla młodych kierowców, no, na pewno nie jest łatwe w tym kraju, ale jak widać na różnego typu imprezach, czy to amatorskich, czy wyższego szczeblu, jest dużo tych kierowców, radzą sobie w jakiś sposób, no i ten sport się rozwija. W Polsce rajdy samochodowe nie są na tyle medialnym sportem, co za granicą. Sytuacja nieco się zmienia za sprawą m.in. rajdu Polski, który co roku ściąga do naszego kraju najlepszych kierowców z całego świata. Poza rajdem polskim i rajdem Dakar, no jakby przeciętny Polak chyba mniej słyszy o rajdach, aczkolwiek sponsorzy, media też się starają, żeby te relacje były z poszczególnych rund, rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, rajdowego Pucharu Polski. Dodatkowo na takim szczeblu niższym, tak jak tutaj jesteśmy w Okręgu Śląskim, w Województwie Śląskim, jest jeszcze taki cykl jak rajdowe samochodowe mistrzostwa Śląska. Są kluby, które realizują swoje cykle, tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy. Będzie rozdanie nagród w cyklu Challenge 2012 stowarzyszenia S4, który też przez ubiegłoroczny sezon realizował taki cykl. Także widać, że to wszystko razem jakoś gdzieś tak się odbywa w Polsce. Sport jest popularny na różnym szczeblu, zarówno na tym amatorskim, jak i na tym najwyższym. Tutaj wspomniałeś rajd Polski, rajd Dakar. Trzeba podkreślić, że bycie kierowcą rajdowym to nie tylko uczestniczenie w imprezach sportowych. Nad przebiegiem kariery rajdowca czuwa sztab ludzi, którzy pomagają przy startach i przy promocji wizerunku. Organizacja zaczyna się już przed rozpoczęciem sezonu. To są plany startów, plany organizacyjne, plany układane wraz ze sponsorami, z całą grupą zespołu i potem te plany są realizowane. Ile osób pracuje nad takim teamem rajdowym, żeby faktycznie tutaj nasz gość Kajetan Kajetanowicz mógł osiągnąć te sukcesy, które osiągnął w tym roku i kilka lat wcześniej? Zespół Kajetana Kajetanowicza, wyjeżdżając na rajd, w pełnym składzie liczy od 16 do 22 osób.
Kajetan Kajetanowicz od 3 lat jest nie do pobicia. 3 razy z rzędu wywalczył tytuł mistrza Polski. Najlepszy kierowca w Polsce ma jednak na swoim koncie kilka mandatów, no ale to jesteśmy w stanie wybaczyć. W końcu jest tylko człowiekiem. Też były za prędkość, bo rozumiem, że o to pytasz. Zaparkowanie też mi się zdarzyło. Wolałbym zaparkowanie, choć to też tak kierowca rajdowy, a taki ślamazara, nie wie gdzie parkować. Każdy mandat to obciach trochę, nie? Rajdy są jego pasją, choć ostatnio miał możliwość spróbowania swoich sił w aktorstwie. Gościnnie wystąpił w serialu M jak Miłość. Masz także za sobą debiut aktorski w serialu. W M jak Miłość. Kariera aktora też? To taki plan na Ale no przestań, znowu teraz ty zadajesz głupkowate pytania. Muszę tutaj jakoś odbiec od tematyki też rajdowej. Kajetanowicz często pojawia się na rally sprintach lub wyścigach organizowanych w poszczególnych miastach. W 2008 roku miał okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas Jawor Sprintu, czyli wyścigu w Jaworznie z okazji otwarcia obwodnicy miasta. Podczas takich imprez często pozwala zasiąść na fotelu pilota oficjelom. Pamiętam tą akcję, padał deszcz, było ślisko, bardzo blisko krawężniki, fajna droga, nie wiem czy ona teraz jest jeszcze fajna. Jeszcze jest. Ale no teraz już mają ludzie chyba trochę więcej zaufania do mnie, co mnie trochę martwi z jednej strony, bo wiesz, siadając do mojego auta rajdowego, ja naprawdę staram się szybko pojechać, jadę na granicy przyczepności, czasami nawet wiesz, ocieramy się prawie o drzewa, a ci ludzie, którzy siedzą obok mnie na takich co-drive'ach, to są takie właśnie imprezy, gdzie się wozi sponsorów, czy też właśnie ważnych klientów od sponsorów, czyli takie ekskluzywne imprezy, gdzie samochodem rajdowym rzadko kto ma się okazję przejechać ze mną, bo nie ma na to czasu, poza tym są bardzo duże koszty. Więc jak już siada taka osoba, ja naprawdę staram się pojechać bardzo szybko, a oni mają do mnie takie zaufanie, że zamykają oczy. Nie. Że prawie sobie papierosa odpalają. W Mysłowickim Ośrodku Kultury nie zabrakło chętnych do zrobienia sobie zdjęcia z mistrzem oraz odebrania plakatów z autografami. My chcielibyśmy, żeby Kajetan wystartował kiedyś gościnnie w jednym z wyścigów na terenie naszego województwa. Automobil Klub S4 jest za. Życzylibyśmy sobie tego, żeby Kajetan był naszym gościem również w takiej wersji, czyli żeby wsiadł za kółko i pojechał. No nie wiem, może dzisiaj go zapytamy, czy może w tym roku uda mu się nas odwiedzić i pojechać w którejś z rund Rally Challenge 2013. Kajetan nie wyklucza takiej możliwości. Staram się jak mogę, nie mogę w tej chwili obiecać, że będę, patrząc ci prosto w oczy, bo tak, to tak, błądzę cały czas. Ale nie, no, możecie puszczać, tak? Podobno jak człowiek patrzy w lewo, to ściemnia. On nie patrzy w lewo, nie ja wiem. Okej, okay, dzięki. No, będziemy się starać. No. Życzymy powodzenia w dalszej karierze i kolejnych tytułów Mistrza Polski. Oj, dziękuję. Byśmy chcieli nie tylko Mistrza Polski tytuły, ale... Ale i Mistrza Świata. Sebastian Lepman będzie miał konkurencję. Oj, tam znowu nie przesadzaj. Okay. Dzięki. Dzięki.